Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z recenzją książki wyjątkowej, bo takiej, której mamy przyjemność patronować. A chodzi tu o nic innego jak kontynuację Loveline od Liny Reichter. Kontynuację i jednocześnie zakończenie tej historii, przynajmniej z tego co nam się wydaje, nic się dalej chyba nie szykuje. Czy z bólem serca to mówimy? Trochę tak. To chyba jest to tak. Bo jednak przywiązanie do tych bohaterów jest duże i gdzieś ta historia no, zapadła nam niesamowicie w pamięć. Tak duże, że nawet mam naszą pierwszą szczotkę tutaj. O. No właśnie jeszcze czekamy na ten oficjalny egzemplarz, który tam ewentualnie będziecie mogli sobie potem kupić. Z tego co wiemy, chyba już na krakowskich targach książki będzie dostępny. Zresztą Nina też prowadzi taką akcję z książkami, z jej podpisem, a te podpisy są zawsze takie długaśne i eleganckie, z więc warto się zorientować. A poza tym, jak znajdziecie tą akcję, to przyjrzyjcie się dobrze okładce. To będzie dla Was taki fajny easter egg. No, ale to takie w ramach intra bardziej. Tak, a jak już mówimy o krakowskich targach książki, będziemy na nich od czwartku do niedzieli. Plany się troszkę zmieniły. Jeżeli chcecie się z nami spotkać w jakimś takim ustalonym miejscu, to linkujemy na dole wydarzenie do naszego sobotniego spotkania na stolisku D57 u Molom i Przyjaciele. Także jeżeli szukacie fajnych zakładek, które my też będziemy dla Was miały może do zaoferowania, ale to musicie się spieszyć, bo jest ich... No i niedużo. Ograniczona ilość. Będą ciastka, będą zakładki, będą świetne gadżety, Molą, będziemy my i będzie fajnie. Więc jeżeli chcecie wpaść, no to zapraszamy, a tymczasem wracamy do Loveline. Do Loveline. Jeden i dwa, właściwie dwa, no bo jeden już omówione. Jeśli w ogóle nie wiecie na przykład o co chodzi, to na pewno Was odeślemy do tego pierwszego filmu. A propos Loveline, pewnie się w karcie pojawia. A my już przechodzimy do kontynuacji, która wydaje mi się, że może skraść serca nie tylko tych, którzy pierwszą część pokochali. Ale na przykład, jeśli czytaliście pierwszy tom, podobał Wam się, ale macie właśnie jakieś to ale, coś tam Wam się nie do końca podobało, coś tam nie stykało, coś tu może nie zagrało tak, jak Wy byście chcieli, to może być tak, że drugi tom spodoba Wam się bardziej, bo różnica między pierwszym i drugim jest znacząca, ale nie jeśli chodzi o poziom, bo poziom jest cały czas wysoki i inaczej byśmy pewnie nie zgodziły się patronować czemuś, co nie ma wysokiego poziomu. Tak. Bo tak naprawdę dla nas to jest wielka duma i przyjemność, żeby być z tyłu tej książki przede wszystkim. Natomiast Loveline 2 ma to do siebie, że ma dużo szybsze tempo, mam wrażenie. Tak, w ogóle ta książka jest dużo krótsza i dużo więcej się dzieje, co jakby nie jest w żadnym stopniu wadą. To nie jest trochę tak, że mamy to wszystko tak teraz ućkane tutaj w jednym miejscu i wiecie, wydarzenie po wydarzeniu. Rzeczywiście tempo jest dużo szybsze, cała akcja przyspiesza i tych wydarzeń już tak mimo wszystko, wiecie, zaczynają się trochę jak zębatki zazębiać, wiecie, i te kółka wchodzą w siebie i te wszystkie klocki wskakują na miejsce i to dobrze, bo przy tym się po prostu świetnie bawimy i to w pewnym momencie staje się taki typowy, jak ty to powiedziałaś, page turner. Tak. I po prostu lecisz, a potem na koniec są... Tak, tak właśnie się dzieje na końcu. Porozmawiamy sobie, Nina, o tym. Słuchajcie, pierwszy tom ma to do siebie, że on ma dosyć dużą taką sferę psychologiczną. Jeśli chodzi, ona jest dosyć rozbudowana, na to jest kładziony nacisk. I to żeśmy też w recenzji, z tego co pamiętam, na co żeśmy nakładły nacisk, że rzeczywiście tak szeroka psychologia bohaterów, no rzadko się zdarza w literaturze obyczajowej, która jednak, no, musi mieć coś, czym się wyróżni, bo tego typu książek jest po prostu wiele, jakby nisza jest gigantyczna, a tam miejsca w tej niszy jest tak naprawdę bardzo niewiele. I Loveline 1 rzeczywiście się wyróżniało tym, że bardzo dużo czasu spędzono na kreacji bohaterów, im w ogóle poświęcono mnóstwo czasu, żebyśmy ich dobrze poznali, a co za tym idzie, nie tylko ich zalety, ale też wady. Tak. Bo ja mam wrażenie, że w ogóle ta duologia rzuca nam trochę taką myśl, że to są moi bohaterowie, oni mają takie zalety, ale też mają takie wady i musicie z tym żyć po prostu. Jakby to jest trochę taka gra, jakby ktoś Wam zbudował Sims i Wam dał teraz do grania, no nie? Że macie tych bohaterów gdzieś tam specyfikowanych w jakiś sposób i teraz jakby musicie sobie poradzić z tym, że nie można podejść do lustra i zmienić im fryzury albo na przykład cechy jakieś, bo po prostu oni są tacy i ten. Jakby to jest też super o tyle, że tak jak mówisz, pierwsza część była bardziej emocjonalna, nastawiona na tą psychologię bohaterów i kiedy ich pokochaliśmy tutaj, zrozumieliśmy ich historię, ich motywacje, ich charaktery, to tutaj już się po prostu tym świetnie bawimy i już dokładnie wiemy, o co chodzi. To nie jest tak, że Nina tutaj wraca do tych wątków i przypomina, że on jest taki, ona taka, tamten to w ogóle teges i w ogóle. Nie, po prostu
lecimy z tym dalej. Poznaliśmy tych ludzi, kochamy ich, albo nie kochamy, jak niektórzy mogą ten, ale raczej się ich kocha i przeżywa razem z nimi te dramaty, które się w drugiej części rozgrywają. No bo nie chcemy tak naprawdę za bardzo wam spoilować też pierwszego tomu, tak. Chociaż on się kończy takim cliffhangerem, że ma głowa mała i człowiek ma ochotę wyjść z siebie. Jak ja po prostu pamiętam to zakończenie, to... Tutaj nasi bohaterowie są w takiej sytuacji, że są zmuszeni współpracować, mimo że rozstają się w takiej nieoczywistej atmosferze. Myślę, że to nie jest jakby taki, to jest takie wyważenie między spoilerem, a między tym, co możemy wam powiedzieć. Historia jest pełna niedopowiedzeń, jakichś takich, wiecie, faktów, które wie tylko część bohaterów, faktów, które na przykład my wiemy tylko my jako czytelnicy, a których nie wiedzą bohaterowie. I tym bardziej jest to o tyle rozbrajające, że kiedy wie się pewne rzeczy, zna się pewne fakty, bo na przykład jeden z bohaterów coś sypnął, a reszta o tym nie wie, to ma się takie... No szlak by to trafił po prostu! I tak się tą książkę czyta momentami, autentycznie, kiedy już... Ja już tak już wiesz, że już jest ten moment, kiedy coś się zadzieje, tak, oni zaraz się dogadają i nagle... Nie, i to jest straszne, w sensie to tak naprawdę trzyma w napięciu w niektórych momentach. Tutaj w drugim tomie są takie sceny brylanty absolutne. Ta książka jest w ogóle festiwalem świetnych pocisków. Między innymi też. Bo to jest trochę tak, że jakby postacie są zbudowane też w taki sposób, że my totalnie w nie wierzymy. Wierzymy w tych bohaterów, wierzymy w ich charaktery, w relacje, które między nimi mają miejsce. I to jest troszkę tak, że kiedy się ktoś z kimś przyjaźni, na przykład jak my się przyjaźnimy, to jak jedna z nas powie do drugiej, że ty dzbanie, to my obie wiemy, o co chodzi. I to jest ten rodzaj relacji między tymi bohaterami. Więc jeżeli wam brakuje takich bromansów, bo tutaj jest dużo bromansów też. Kiedy wam brakuje takich bromansów, relacji opartych mniej więcej na bromensie, albo w ogóle takich przyjaźni, takich kinki tego, no i świetnych pocisków, no to... Ale wiesz, z drugiej strony też są takie relacje jakby zupełnie odwrotne, kiedy rzeczywiście tak. Na przykład... To jest bardzo życiowe, no w momencie, kiedy stykamy się z osobą, której po prostu nie znosimy, bo coś tam się na przykład wydarzyło w naszym życiu, ale musimy na przykład współpracować, musimy z nimi działać, bądź też poruszać się na tej samej przestrzeni, no to jest wyzwanie. Poza tym w ogóle a propos tego, co powiedziałaś, w tych książkach dialog jest bardzo inteligentny, błyskotliwy, sarkastyczny, więc jeśli lubicie ten klimat, no to... Nie ma tutaj takiego, wiecie, bullshitowego kwadratowania dialogami. Absolutnie nie. W żadnym stopniu te dialogi brzmią tak, jak rzeczywiście by brzmiały w rzeczywistości. Tutaj nie ma jakichś tam, wiecie, takich kwadratów, jak na przykład w hashtagu Mroza i tego typu. Ale wiesz, one są rzeczywiście szalenie błyskotliwe momentami, wiesz. Tak, takie... wiesz, bo w ogóle te postacie są błyskotliwe. O, to są bardzo inteligentni ludzie w większości. W większości, więc jakby tutaj, no, nie ma też jakby momentu na to, żeby to mogło się zepsuć i żeby tak. to nie wyszło. Jakby wiesz, dobra kreacja bohatera zakłada, że potem większość rzeczy się udaje, także jakby wiesz, to jest granie na strojnych skrzypcach. No jedyne, co mnie na przykład przeszkadza, ale z tego co wiem, to chyba tobie też, bo żeśmy o tym rozmawiały, to jest tak. początek. Tak. Który jest trochę zbyt urywany i jakby to wynika z tego, że no widać ewidentnie, że tu zależy nam na dobrym tempie, na takim dosyć mocnym, szybkim tempie, żeby to utrzymać i żeby ta akcja była taka bardziej dynamiczna może. Mhm. Ale trochę tego opisu zabrakło miejscami, mam wrażenie. Bo to jest troszkę tak, że Love Line 1 przyzwyczaiło nas właśnie do tego, że tak bardzo wsiąkamy w to wszystko tak. i że tak się skupiamy i tak to przeżywamy. I gdzieś tam rzeczywiście możemy mieć takie podejście, że okej, skoro już tych bohaterów znamy, no to potem cyk, lecimy dalej. Tak. Ale z drugiej strony, gdyby te na przykład podrozdziały czy rozdziały były takie ciutkie, bardziej i ta książka była trochę grubsza, to myślę, że ten opis nie zaszkodziłby na tyle, żeby na przykład książka się zaczęła ciągnąć w jakimś stopniu. Myślę, żeby nie, tak nie było, bo Nina ma tak lekkie pióro, że to się po prostu nigdy nie ciągnie. A po prostu może by był lepszy ten taki właśnie motyw tego, że nie wybija nas to z rytmu. Bo wiecie, to jest takie, że skupiacie się... Wiesz, bo ja mam takie, że Boże, ja chciałam więcej tego wątku. Tak. Chciałam więcej tej sceny, wiesz, tej konkretnej sceny. Żeby na przykład coś tam między bohaterami się jeszcze dodatkowo zadziało, żeby nam autorka jeszcze coś tam sprzedała. Nawet jeżeli by oni mieli gadać po oziemniakach, to jakby... Trochę tak, może to rzeczywiście wynika z tego, że naprawdę ja się przywiązałam bardzo do tak. Tak, i chcesz spędzać z nimi więcej czasu, a nie takie właśnie te. Na szczęście potem rzeczywiście te rozdziały się rozwlekają, te sytuacje się powiększają, jeżeli mamy jakąś scenę, to ona trwa i trwa i trwa i tyle, ile musi trwać, żeby wyczerpać temat, to trwa i jest wszystko spoko, aczkolwiek za początek Nina nie dostanie ciastka. No, tak. Dobra, jakie jest zakończenie? Jak ci się zakończenie podoba? Masz lampę, przestawiłam. Nie, Nie, słuchajcie, zawsze jest tak, że jak się zamyka jakąś historię, to wiadomo, że serducho boli, nie?
I w tym przypadku trochę też tak jest. Mnie, ja na przykład z Ulą też rozmawiałam na temat tego zakończenia jakiś czas temu. I doszłyśmy do takiego wniosku wtedy, że może tych niedopowiedzeń na końcu jest za dużo. Mhm. Ale teraz jak na to patrzę już z perspektywy jakiegoś tam czasu, mam wrażenie, że może to i dobrze, że jest trochę tych niedopowiedzeń. Mhm. Są pewne wątki. Znaczy tak, jeśli ktoś czytał pierwszy tom, to prawdopodobnie skojarzy, o co mi chodzi. Mhm. Są pierwsze wątki, zarówno w pierwszym, jak i w drugim tomie, a szczególnie jeden wątek, który ma taki wielgachny znak zapytania nad sobą. Tak. I oczekujemy trochę odpowiedzi na to pytanie w drugim tomie. No, czy ta odpowiedź jest? No nie ma jej. Nie do końca. Ona jest niejednoznaczna. To jest takie, bardzo, że po pierwszym tomie mamy pytanie A czy B. Tak. W drugim tomie okazuje się, że ani A, ani B, ale nie ma C. Ale nie ma C. I teraz pytanie, czy to ci przeszkadza, czy nie. Mnie to troszkę irytuje. Ale wiesz co, mnie po... Jak ja to przeczytałam tak od razu, bo chwilę wcześniej przed Martą czytałam tą książkę, to też miałam takie, że ja potrzebuję tego C. Jakby ja chcę mieć pełen obraz, chcę to C. Ale teraz ja tak o tym myślę, to może to jest po prostu kwestia tego, że to nie jest najważniejsze, żeby te niektóre kwestie wyjaśniać. Żeby je tak zamykać, wiesz, już tak na maksa. Że... Może ciężar tej historii powinien spoczywać gdzieś indziej, nie? Jakby wiesz, to nie mogę tego powiedzieć, bo to będzie spoiler dla nich, ale to tak samo jak jest właśnie ta różnica, że jakby wiesz, o co chodzi, że jakby, no tak jak mówisz, w tym temacie nie jest tak naprawdę ważne jakby co było, jakby ważne jest teraz i to nie będę wam mówić, bo wam zaspoiluję, powiem jej potem. No po prostu, wiecie co, my tak trochę gadamy, tak się uśmiechamy pod nosem i tak dalej, nie? Ale no, uczuć jest mnóstwo związanych z tą książką, naprawdę. Tak. Ja gdzieś mam takie wrażenie, że jakby coś mi zostało już odebrane, bo jakby ja już tą książkę przeczytałam i wiesz, nie mogę już jej przeczytać po raz pierwszy znowu, tylko ewentualnie mogę do niej wracać, ale no ja już wiem, wy jeszcze nie wiecie. I dobrze wam radzę, właśnie, żebyście się dowiedzieli. A jeżeli na razie gdzieś tam wam nie po drodze z kupowaniem na przykład książek, albo nie będzie was w Krakowie, no to polecamy nasz konkurs, bo jakby jako patroni mamy możliwość zorganizowania wam konkursu na 2 egzemplarze Loveline 2. I pytanie konkursowe jest takie, żebyście nam w komentarzu napisali o jakimś romansie, o jakiejś relacji romantycznej między bohaterami, zarówno w książkach, czy w filmach, nie wiem, może w muzyce wam coś przyjdzie do głowy, takiej życiowej, takiej, która was poruszyła, takiej, która porwała wasze serducho, albo wręcz przeciwnie, podarła je na pół i jeszcze potem dalej. No wiecie, coś takiego, co was niesamowicie poruszyło i zapadło wam w pamięć. Opiszcie nam to. A my wybierzemy dwójkę szczęśliwców, którzy to Loveline 2 otrzymają. W sensie to nie to, bo to tam to spadło. Ono popełniło samobójstwo. Trochę tak. No. Kończy się pewna era. No, trochę tak. Znowu. To jest kolejna seria, którą zamykamy na naszym kanale. To jest przykre. To jest takie... A jeszcze za niedługo Szklany Tron. Nie, ja nie chcę o tym myśleć. Na razie myślę o tym, jak bardzo Nina złamała mi serce, jak bardzo ja złamę jej za to nos na KTK. Nie dostaniesz Nina ciastka, nie ma opcji w ogóle. Zakładki też nie. Także cóż, no bierzcie udział w konkursie, jeżeli nie, to kupujcie, zamawiajcie, wpadajcie do Niny, bo Nina jest przesłodka, przespaniała i przekochana. Gdybyśmy mogły wam powiedzieć, to byśmy powiedziały, ale nie możemy jak bardzo, bo niestety tajemnica blogersko-pisarska, więc sorry, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa.